W 2023 roku dostaliśmy rozdział 5. Wraz z rozdziałem 5 dostaliśmy nową mechanikę i była to dokładnie mechanika medali, medalionów, jakkolwiek na to mówicie, w sumie możecie napisać w komentarzu. Dzisiaj przygotowałem dla was wideo, w którym mamy podsumowanie wszystkich medali, które do tej pory dostaliśmy. W sensie wszystkie medaliony tutaj mamy i zobaczymy, jak one działały, zobaczymy, jak się je zdobywało, jakie sejfy tutaj dostawaliśmy za to. I słuchajcie, zaczynamy od jednego z najlepszych medali. W sumie można tutaj powiedzieć od jednego z najlepszych bossów. Ja bardzo lubiłem tutaj latać i jest to dokładnie medalion Oscara. Wtedy dostawaliśmy właśnie pompkę, szybkostrzelną pompkę. Ona była naprawdę mocna i dostawaliśmy w dodatku do tego wszystkiego, dostawaliśmy oczywiście medalion. W rozdziale pierwszym medaliony, w rozdziale pierwszym, co w sezonie pierwszym, tutaj mała poprawka. W sezonie pierwszym wszystkie medale działały bardzo podobnie, bo w sumie wszystkie działały tak samo. Jeśli chodzi o pierwszy medalion, jeśli chodzi o pierwsze 5 medali, było to leczenie do 100 potki. Ogólnie nas leczyły o 100. Nie wiem, czy pamiętacie, te medale z biegiem czasu zostały osłabione. I słuchajcie, zaczynamy tutaj od pierwszego medalu. Oczywiście, wtedy dostaliśmy sejfy, w których mogliśmy ulepszać bronię. Nieco złota, nieco tutaj skrzynek. Jeśli chodzi o te sejfy, one nie były jakieś idealne, ale teraz przejdźmy do kolejnego bossa, czyli do... Zapomniałem, jak ten gość się nazywa. Proszę, napiszcie mi w Montague. Montague, nie wiem, jak to się wymawia. Tak, dobra, przypomniałem sobie. I słuchajcie, sprawa wygląda tak. Jest to drugi boss, a ogólnie dostaliśmy w sumie... Ej, to jest dobre pytanie. Ile my mamy bossów do tej pory dodanych? Możecie już w komentarzu zgadywać. I słuchajcie, jeśli lubicie takie podsumowania, gdzie tutaj reagujemy na to wszystko, koniecznie teraz przejdźcie na dół i zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ jest to kanał Rafa Plus, więc na pewno go jeszcze nie subskrybujecie. I mamy tutaj drugi mityczny przedmiot i oczywiście medale leczyły na samym początku do 100, później bodajże leczyły do 75 albo 50, a na samym końcu medale leczyły bodajże od... W zależności ile medali mieliście, to tym więcej one dawały. Więc one z biegiem czasu po prostu były mocno osłabiane. I jeden z najlepszych, właśnie tutaj bardzo dużo ludzi latało, jest to dokładnie medalion Petera. Tutaj naprawdę bardzo... Ogólnie to jest miejscówka Bugi. Buga tutaj chyba latał na FNCS-ach. I właśnie na tej lokacji dostawaliśmy wolną pompkę. Wydaje mi się, że ja na samym początku, wtedy w sezonie pierwszym, uważałem, że ta pompka chyba jest lepsza, a później dopiero przerzuciłem się na tego taktikala i też tutaj zobaczymy w sumie różnicę pomiędzy tymi broniami, pomiędzy medalami w sezonie pierwszym. No to tak jak mówię, medale bardzo podobnie do siebie działały, ale to jest pierwszy sezon ogólnie i jest to trzeci medal w sezonie pierwszym. Oczywiście nie dość, że dostawaliśmy mityczną broń, to dostawaliśmy medalion i oczywiście dostęp do sejfów. Co ciekawe, w kolejnym sezonie, czyli w sezonie drugim, do którego zaraz przejdziemy, wyglądało to nieco inaczej. Nie wiem, czy wygraliście już wtedy, czy też nie. Ja grałem, to nie nowość. I tak, dostawaliśmy tutaj dostawaliśmy tutaj sejf. Jak zdobyliśmy sejf, no to mogliśmy sobie ulepszyć bronię, mogliśmy zabrać lód i mieć trochę złota. Ogólnie, widzowie, reagujemy na zbiór trzech filmów od Perfect Score. Oczywiście kanał będzie w opisie, więc jak będziecie chcieli zobaczyć więcej takich filmów, to wpadajcie do niego. A teraz przejdźmy do bossa bodajże numer 4. I wydaje mi się, że kolejnym bossem jest dokładnie Nisza. Niszę dostaliśmy w sezonie pierwszym. Oczywiście jest to chyba albo czwarty, albo piąty boss, bo mieliśmy Petera, mieliśmy Oscara. Aha, i jeszcze będziemy mieli tą babeczkę na środku z SMG-kiem, ale do tego zaraz przejdziemy. Czyli tak, jeśli chodzi o medale, początkowo medale wszystkie działały tak samo, czyli po prostu nas leczyły, ale wydaje mi się, że wtedy to było lepsze, dlatego że każdy medal był warty tyle samo, a w sezonach, które mamy teraz, no to jeden medal się opłaca bardziej, drugi się mniej opłaca, chociaż w tym sezonie, który jest aktualnie, bo nagrywam to w lipcu, do 2 lipca to nagrywam, no to w tym sezonie wszystkie te medale są totalnie zepsute, ale to za chwilę. Dlaczego mówię, kiedy to nagrywam? Dlatego, że kiedyś, być może za rok, zrobię kolejne podsumowanie i będziecie mogli tutaj zobaczyć różnicę. Słuchajcie, mamy tutaj, oczywiście Skara dostawaliśmy od niej i również medalion wraz z sejfem. Sejf się otwierał za pomocą medalionu, medal oczywiście nie znikał, tylko zostawał z nami, skanowany był, wchodziliśmy do sejfu, no i jak widzicie, tu jeszcze ta stara mapa, gdzie mieliśmy zaznaczone, gdzie są jeszcze bossy niezabrane,
Fajne to było, naprawdę to było spoko. No i oczywiście Sejfik, nie wiem czy on był tutaj lepszy, czy tak się stało akurat w tym momencie, że mieliśmy więcej ulepszonych skrzyń. I ostatni medalion z sezonu pierwszego. Tutaj szczerze nie wiem jak ta babka się nazywała. Czekajcie, zaraz w sumie tutaj zobaczymy jak ona się nazywała. I Nisza na pewno to nie jest, bo Niszę mieliśmy wcześniej. Szczerze, nie wiem, kiedyś każdego bossa pamiętałem jak on się nazywa. A jeśli chodzi o te sezony teraz niedawne, to nie wiem. Valeria, dobra, Valeria i oczywiście mieliśmy tutaj medalion wraz z mega mocnym SMG-kiem. Patrzcie na to. To było mega, totalnie zepsute. Następnie mamy tutaj oczywiście medalion i oczywiście mieliśmy save. Na tym kończy się sezon pierwszy, a zaraz przejdziemy to sobie do sezonu numer 2, w którym dostaliśmy bodajże 4 medale, ale tego nie jestem pewien, zaraz to wszystko sprawdzimy i zobaczymy. Oczywiście w tym sejfie, w ostatnim sejfie, no mieliśmy to samo, co w sejfach pozostałych, czyli mieliśmy tutaj oczywiście stanowisko do ulepszeń, 3 skrzynie i być może tam wcześniej się trafiło, że akurat była ulepszana. I teraz przechodzimy do sezonu numer 2 i w sezonie numer 2 dostaliśmy sezon z mitycznymi bogami. Oczywiście pierwszy był to Zeus. Wzywaliśmy to za pomocą jakby zrzucenia tego posągu. No i oczywiście, jeśli chodzi o Zeusa, on miał 2 życia, że tak powiem. Bo jak go rozwaliliśmy, no to on upadał. No i jeszcze później wstawał raz. Oczywiście on wzywał teraz swoich pomocników, strażników. I w sumie, jak chcecie, żebym nagrał podsumowanie wszystkich bossów w kolejnych odcinkach, wszystkich bossów, no to nie wiem, 5000 łapek w górę, być może za parę miesięcy wbijecie, to dla was nagram taki odcinek. Pamiętajcie o kodzie Rafa, to ja w sklepie. Także tak, mamy tutaj Zeusa, tak on się prezentuje, on powinien zginąć. I teraz tak, mamy tutaj medal, który tak się pojawiał i to było fajne. I Zeus pozwalał nam na przeprzechodzenie, bodajże dalsze skakanie. I dostawaliśmy tutaj DMR-a i oczywiście dostawaliśmy mitycznego Bolta Zeusa. Kolejne co, to mamy tutaj drugi medalion, aspekt. Wtedy to bodajże były aspekty, a nie medale, medaliony. Tylko chodzi bardziej o jakby całą tą mechanikę. Ona jest do siebie mocno podobna. I mamy tak, kolejnie, żeby wezwać Aresa, bo potrzeba nam było wyeliminować jego rycerzy. Jak widzicie, u góry się ładuje Ares. Jak widzicie, Ares już prawie jest naładowany. Teraz zlatuje. Ja dopiero pod koniec tego sezonu zobaczyłem, że ej, on zlatuje z góry, nie? Ja myślałem, że on się pojawia na dole. A on się... Napiszcie, czy też tak mieliście. Oczywiście, jeśli chodzi o Aresa, on dawał fajny karabin i bodajże większe obrażenia z karabinu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Aresa, więc ten Ares nie do końca był zabierany i nie do końca każdy go chciał. Jeśli chodzi o właśnie AR-kę, to ona była spoko, ale jeśli chodzi o sam medalion, aspekt, no to nie do końca on był chciany przez graczy i często był niezabierany. Kolejnie przechodzimy tutaj do Cerbera. Jeśli oczywiście chodzi o Cerbera, to żeby go wezwać, no to potrzebowaliśmy wyeliminować jego wilki, psy, wilki, jakkolwiek. Wilki. Czyli oczywiście, jak wyeliminowaliśmy na tyle wilków, ile jest nam potrzebne, Cerber się pojawiał. Co ciekawe, w sezonie, który jest aktualnie, czyli bodajże sezon trzeci, no to możemy po prostu zawalczyć z nim o jego mityka, ale nie ma medalionów. Jeśli chodzi o medal właśnie Cerbera, to jeśli chodzi o ten medal, no to ten medal, no był potężny. Na EVCS-ach bardzo dużo ludzi latało na tą lokację, żeby zdobyć ten medalion, bo on nam dawał daszy na plecach i dzięki temu mogliśmy sobie daszować i jeszcze mieć tutaj z niego mityczną pompkę. Czyli ludzie ładowali sobie dasze, przechodzili, rotowali ze strefy do strefy, wymieniali się na przykład w duo. No i dzięki temu to przechodzenie po mapie, zdobywanie Highgrounda było dużo łatwiejsze. To pokazał na przykład Peter Bot na Ameryce. No ale dobra, przejdźmy sobie dalej, ponieważ mamy kolejny medal i kolejny medal. Słuchajcie, to my mieliśmy w tym sezonie, czekajcie, czy tutaj będzie... Tak, dobra, 4 medale, bo będziemy mieli jeszcze Hadesa. Hadesa, który oczywiście również po zrzuceniu jego posągu pojawiał się na jego tronie i on fajnym był medalem, bo on był dobrym medalem dla osób, które mocno robią fragi, które podjeżdżają. No, on dawał to, co kiedyś każdy frag, czyli jeśli kogoś wyeliminowaliśmy, no to mieliśmy potkę za fraga. No po prostu przez to, że kogoś eliminujemy, no to dostawaliśmy za niego nagrodę w postaci życia, że tak powiem. I słuchajcie, mamy tutaj Hadesa. Hades był chyba jednym z takich łatwiejszych bossów do eliminacji. No bo zobaczcie, no tutaj chwila minęła i Hadesa już nie ma. I zadawał właśnie medal, aspekt. On dawał nam właśnie wysysanie zdrowia. O, mieliśmy zdrowie za
eliminację poszczególnych graczy, czyli za każdego fraga dostawaliśmy tam bodajże chyba 50, z tego co pamiętam. I teraz przechodzimy do sezonu, który jest aktualnie, czyli do najbardziej chyba zepsutych medali, bo ta babeczka tutaj, jak pewnie wiecie, bo gracie w Fortnite'a, ona daje nam, i słuchajcie, to tłumaczę bardziej dla osób, które będą to oglądać za pół roku, one dają nam nielimitowaną amunicję i kuszę. I teraz sobie wyobraźcie, jak wygląda gameplay i pewnie doświadczyliście już tego, jak ten gameplay tutaj wygląda, więc słuchajcie, na początku dostaliśmy 5 medali, później dostaliśmy 4, a teraz dostaliśmy tylko i wyłącznie 3 medale, które są totalnie zepsute. I wygląda na to, że w sezonie numer 4 powinniśmy dostać 2, a być może nie dostaniemy już żadnego medalu, chociaż zobaczymy. No i zobaczcie, mamy tutaj nielimitowaną amunicję, no i oczywiście dostajemy z tego kuszę. I to jest taki perfekcyjna kombinacja do spamienia. A właśnie, jeszcze jedno. W tym sezonie oczywiście mamy mityczne samochody, bo one, no jakby już nie były, jak już by te medale nie były zepsute, no nie? Jak już by nie były zepsute. I teraz przechodzimy dalej. Mamy tutaj Megalodona. I jak wiecie, on daje nam nitro, że nam się po prostu nitro nie kończy. Oczywiście te medale z biegiem czasu chyba też zostały, jakby to powiedzieć, osłabione. I oczywiście dostawaliśmy tutaj rękawice i nielimitowane nitro, czyli możemy chodzić po wodzie, szybko biegać bez... cały czas po prostu. No i ostatni medalion na tą chwilę, czyli na 2 lipca jest to medalion tutaj. I właśnie, ej, szczerze wam powiem, że teraz zapomniałem, co ten medalion tutaj daje. Zaraz zobaczymy. Ej, no, ale trochę powiem wam, że nieźle, że zapomniałem, co ten medal daje. Leczenie 75, czyli dobrze powiedziałem. Ej, dlaczego ja nie pamiętałem, co ten medal daje?